to słuchajcie, ja stałem się z Łysym i Łysym powiedział, że kiedyś walczył z Kołeckim. Kiedy to było? Tam w pierwszej minucie go tam uwaliłem tym sierpowym, gdzie padł. Łysy tym! Łysy tym! Łysy tym! Jest motywacja. Wesołe są chłopaczki, jajca są dobre, fajny był trening. Zadaję żonie pytanie. Czy chcesz, żebym wystąpił na jakiejś gali w MMA? Siemaneczko, z tej strony Eden Tucker Packer. Słuchajcie, pędzimy na trening. Dzisiaj mamy sobotę z Paweł Pawlak. No, ten co ostatnio walczył w KSW, no i wygrał. Naprawdę piękna walka dla obydwóch panów. Szacunek się należy. Paweł Pawlak pokazał się lepszy. No nie, no jest gościu w tym kierunku mega utalentowany. A dzisiaj po prostu ze nim będę mógł wspólnie potrenować. Dlatego jakąś relację będę chciał nagrać. Ale słuchajcie, ja dalej cierpię na te łapy. No tak mi łapy dalej nawalają. A wczoraj była taka sytuacja, że akurat zjechałem o godzinie 20 z trasy po całym tygodniu. No i bam, pojechałem na trening zapasów, parteru i tak dalej, takie typowa MMA, że jak coś taki brudny boks, plus do tego, wiadomo, obalenia i tak dalej. No i tak sobie łapy pouszkodzałem, że dzisiaj, kurczę, w nocy to ja ledwo co spałem, budziłem się po prostu z obowymi łapami i zobaczcie, co ja teraz robię. No kuźwa, co ja teraz robię? Jadę na trening, no, takie są właśnie jaja, nie wiem, kuźwa, jak się nazwać. Łapy mnie bolą, kuźwa mać, normalnie. Dzisiaj jak z zakupów z rynku wracałem, to myślałem, że do zakupów nie doniosę. A co ja robię? Jadę na trening, rozumiecie to? Jadę na trening, no kuźwa mać. Jak ja mam zrąbany charakter, to masakra. No nie ma czegoś tak, żeby sobie odpuścić. A co mi się stało? Słuchajcie, z tego co tam się dowiedziałem z diagnozy, przyczepy bicepsów mam po prostu naderwane, tam naruszane, tak dalej. I to nawet to potrzeba miesiąc czasu, bym musiał sobie totalnie trening odpuścić, wszystko mi się załagodziło. No i tak sobie pomyślałem, miesiąc czasu trening odpuścić, no to trenujemy z bólem, no normalnie z bólem. No wczoraj to tak mnie łapy bolały, że no stop mi, wiecie, no nie musiałem sobie na chwilę opuszczać, ale co robiłem? Trenowałem, no z bólem, ale trenowałem. Dzisiaj będzie chyba pewnie to samo, no nie? Wiadomo, to już nie są takie treningi, jak się dobrze czułem, byłem, kurde, wiecie, pewnie sprawny, bo psychice stoi, żeby się totalnie nie rozwalić, ale ja po prostu chcę coś robić, żeby nie stać w miejscu. No wiadomo, nie idę do przodu, bo teraz nie idę do przodu, stoję w miejscu, ale no coś, żeby robić, kuźwa, no taki mam zrobany charakter, widzicie, no nie? A wczoraj też miałem z trenerem właśnie ten moment sparring, zrobiliśmy sobie trening, rozgrzeweczkę i tak dalej, już mi łapy bolały i na koniec zrobiliśmy sparring, wiecie, taki, że po prostu on mnie obalał, ja go obalałem do tego, co jeszcze tam było, że po prostu taki brudny boks i od razu bam, obalanko, no nie? Też tam wyłapałem w noska, no nie, ten, no nie dość, że mam nocha wielkiego, kuźwa, w ogóle to za piękny nie jestem, dlatego do sportu walki się chyba nadaje, bo za piękny nie jestem, no nie? No. I ten nos, kuźwa, nie dość, że jest duży, to zaraz w ogóle będzie, kuźwa, wielki. No ale dobrze, jest, fajnie, ja to lubię. Ogólnie lubię, powiem wam, sztuki walki w jabłkę dostać. Zresztą nawet taki łepek, kto tam obserwował z boku, powiedział, no Adrian, widać właśnie, że ten, że nie boisz się wymian, nie boisz się wchodzić, nie boisz się, kurde, w japę dostać, no i że jest charakterek, no tak mnie właśnie wczoraj kolega pochwalił, no ale co z tego, jak zdrowie nie pozwala, no kuźwa mać, tu właśnie każdy mi mówi, że jest fajny potencjał, jest widać, że się fajnie ruszam, fajnie biję, że się nie boję wymian, że potrafię zadać, potrafię oddać, potrafię wejść w kogoś i nie mam żadnej obawy z tym, żeby tam wejść w kogoś tak dalej, sierpami, czy nawet, kurde, od razu z obaleniem, tego się nie obawiam, niczego, tylko po prostu idę jak zły, jak dzik, można powiedzieć, w kukurydzę, no ale widzicie, no zdrowie, jak nie będzie zdrowia, no to nawet ten potencjał i to wszystko, kuźwa, nie pomoże, no nie pomoże, moi drodzy, no bo jak nie będzie też mocnych treningów, dobrych treningów. Na tą chwilę idziemy potrenować, pomału już dojeżdżam do fit centrum, no mam nadzieję, że uda mi się chociaż coś zrobić z Pawłem Pawlakiem, kilka ludzi też tam pewnie będzie. Podziałamy z tym tematem, kuźwa, albo grubo, albo wcale, no nie, zresztą, ale w końcu do tego zdrowia. O, wiecie jedynie, jak się mogę wyleczyć? Jak totalnie mnie po prostu już nie będę mógł nad łapami ruszać, totalnie, będę miał przy ziemi, no to wtedy stwierdzę, że pora zrobić odpoczynek, no. A tak to każdy mi tłumaczy, odpocznij sobie 2-3 tygodnie, przestań trenować, no. No przestań, achu. Żona też mi to mówi, a ja torbę i na trening, kurde. Ja nie wiem, czy się kiedyś zmienię. Nie wiem, nauczkę dostałem od życia, kuźwa, że się, a to przeziębiałem przez to, że byłem chora, dalej trenowałem. Teraz zmądrzałem, jak jestem chory, to już tak nie trenuję, no ale jak mam kontuzję, no widzicie, z bólem ćwiczę i mam to gdzieś, kuźwa, no. No cóż, może kiedyś zmądrzeję. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.
Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I'll win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. They can buy me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. Posłuchajcie, właśnie jestem z Łysym. Tam, a Łysy 3 lata temu mi powiedział, walczyłeś z tym, z Kołeckim. Szymonem Kołeckim, rozumiecie? Jak oceniasz jego siłę, byku? Kurczę, wiesz co, ta siła taka statyczna, która jest na siłowni próbowała być ćwiczona, w ogóle się nie przekłada na MMA. Aha, także czyli... nie było tego tak czuć. No, fajna gala, bo było to, że to była historyczna pierwsza walka w historii w ogóle MMA całego, pod ziemią, w kopalni Soli w Wieliczce. No jakaś pamiątka z tego jest, no fakt, tam w pierwszej minucie go tam uwaliłem tym sierpowym, gdzie padł. No niestety Szymon zastosował taki chwyt, jak spodziewałem się, zobaczył, że kopnął go w krocze, u mnie to samo zrobił. No i przez to ja dalej walczyłem, no wiadomo, jak ktoś dostanie takiego konia kopania na krocze, no to już się odechciało wszystkiego. No i niestety przegrałem tą walkę. Przegrałeś, ale wielki szacun dla ciebie, bo pokazałeś klasę zwykłą. Dziękuję bardzo. No i to właśnie dostałem propozycję, że będziemy moim sparring partnerem jak najbardziej wpiszę się, także nie ma problemu, przygotujemy tutaj, żeby ta walka była wygrana. Dokładnie, a powiedz, dużo miałeś walk ogólnie w swojej karierze? Miałem 9 łącznie walk i amatorskich miałem chyba z 60 walk i mistrzostwo Polski w amatorskim MMA. O kurde, to ładnie. Trochę tam przygód miałem w tym MMA. Dzięki. Ogólnie to mnie przygotowywała teraz cały czas pod walki Paweł Pawlak, który teraz w KSW się bije z Janikowskim, wygrał. Miałem się teraz bić też na Grądzie, na gołe pięści poprzednie, niestety tam miałem dramat rodzinny, no i musiałem się wycofać. Mam nadzieję, że przed świętami Bożego Narodzenia w grudniu uda mi się zobaczyć na tej gołe pięści. No, to zarobi się, to trzymam za jego kciuki, bo naprawdę bardzo w porządku. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, jesteśmy w kontakcie. No, wszystkiego dobrego, a my w kontakcie jesteśmy, no to cześć. Szczerze wam powiem, że nawet z tymi oboległymi łapami cieszę się, że tu przyjechałem i kurde, nad ich poznałem. Bardzo w porządku towarzystwo, naprawdę, kurde, do rany przyłóż. Pomocnik są jak ten Łysy. Adrian, nie ma problemu, to tamto, Paweł Pawlak tak samo podchodził do mnie, pokazywał mi technikę, jak tam robić, jak to obalać i tak dalej, to wszystko wyglądało. Ma gościu pojęcie, jak wszystko to prowadzić. I bardzo, jak wspomniałem wcześniej, bardzo w porządku towarzystwo, kurde, aż byłem nawet zdziwiony, że takie luzaki są, kurcze, i śmiechy, i chichy, i to, tamto, wiadomo, treningiem. Ale po treningu już takie jaja były, kurde, bajera oczywiście, to poza kamerą, zostaje dla nas, no. A teraz, moi drodzy, pędzimy do rodzinki, no i zabieram rodzinkę do łódzkiej manufaktury, no, takie są jaja, właśnie, takie są jaja. No dzisiaj mordeczki za bardzo nie mam obitej, no, ale jest chyba dobrze, no nie? I tak piękny nie jestem, no to tam, czy mi obiją, czy nie obiją, no to za dużo to się nie zmieni. Firma Raben sponsoruje mnie w przygotowaniach do zawodów i za to bardzo dziękuję. Widzisz się, żabciu? Widzisz się? A teraz słuchajcie. Po treningu czas na zalewajkę ziemniaczkami. Kurde, petarda. Nie wiem, czy to jest dobre, ale żona powiedziała, że nie wyrzuci. Że to ci da, poczekaj. No, trzymaj. Zalewajeczkę. Dobra. Miam, miam, co? Widzicie? Córeczka też lubi zalewajeczkę. Jeszcze chcesz? Dobra. Już tatuś ci da. Trzymaj, fietuszko. No cacy. A teraz sobie jemy drugie danie, czyli teraz rosół wjeżdża, tak? Chcesz troszeczkę rosołku? No proszę. No cacy. Zalewajeczka, rosołek, wszystko wjeżdża, prawda? Mięska dać? No to cacy. A teraz moja mała księżniczka, co będziemy robić? Będziemy się bawić? Będziemy się bawić, tak? W co się bawimy? O, bamby było. Mała księżniczka. Kiedyś za młodego bawiłem się samochodzikami, a teraz na starsze lata bawię się laleczkami. No cóż, taka kolej rzeczy. Co robimy? Iść tam, iść do Mai. Nie całuj, byczka.
Oj, Laki, daj się pobawić z dziewczyneczkami troszeczkę, no. Idź do Mai, idź do Mai. No, możemy się pobawić, prawda, żabcio? No, możemy się pobawić. Ja mam taką laleczkę, ty jaką masz? Taką, ale fajno. Mamusia z nami też się pobawi? Nie. Ej, mamusia, dam ci pytanie. Dobra? Nie. Uwaga. Zadaję żonie pytanie. Czy chcesz, żebym wystąpił na jakiejś gali w MMA? Nie. Dlaczego? No bo nie. No nie chciałabyś, żebym zawalczył? Nie. To po cholerę ja trenuję. Sam dla siebie. A, no to mamy wytłumaczenie, no widzicie. Żona nie chce, a ty chcesz, żeby tatuś zawalczył na jakiejś gali? Nie. Też nie chcesz? Jest, mam głos. O kurczę, no tak to po cholerę ja trenuję, no. No co, wracamy do kulturystyki w takim razie. To też nie. To też nie? To co mam robić? Nie. Nic jeździć. Nie. Tylko jeździć? Możesz sobie czasu do czasu pobiegać. Aha. Pompeczki porobić, poboksować na strychu. Tylko tak. Tyle? Widzicie, mam zadanie od żony. Co mam w przyszłości robić? No nic. Nic. I tyle. A jakbym tak zawalczył? Nie. To rozwód. Serio? Od razu rozwód? Nie, no żartuję. Ja nie lubię tak. Koniec. Mogę się patrzeć, jak kogoś leją, ale nie ciebie. A jakbym kogoś jalał? Nie, to jest niebezpieczne. Aha, nie, tak. Śniakach cały po tego. A to fajnie właśnie, ta śniaczka. Tak, fajnie, no. Czekaj, Laki, piesek mnie atakuje. I jeszcze dziewczynki będą się patrzeć na to. No ale to pomyśl, jakbym tatuś komuś, dlatego tam się musi ciężko trenować. Cześć, żabciu. No bo co mi Laki robi? No byczku. Bo on się kocha. Ojej, Lakuś. Ojej, ja. Ty wariat jesteś. Zobacz, jaki pitbullek jest. Ej, pomógł mnie. Jest kurczywek, tak za ucho mnie delikatnie łapał ząbkami. Ej, co ty jesteś, wariat, ej. Gryźcie zębami? No, tak delikatnie. O, najmłodsze. A jak ja mówię, żebyś była grzeczna? Ale ty mówisz to codziennie. O, już tak od godziny. Tika, proszę bardzo. Z dziecka to jak nie zalewa jajeczka, to brokułki, a wcześniej były ogórki kiszone, prawda? Jak żonka smakuje moja kolacja? Co ci zaprzyrządziłem? Moja? Moimi własnymi rękami, jest wyśmienita. No a my ogólnie już jesteśmy po zakupach i teraz co, moi drodzy, jest godzina 21, pomalutku dochodzi, więc trzeba się pomału ogarniać, dzieci ogarniać i z żonką iść na trening garbowy, dokładnie. Taki wam się film podobał, taki można powiedzieć ala vlog soboty. Zostawcie łapkę w górę, żeby się kanał na bieżąco i słuchajcie, widzimy się w kolejnych materiałach, oczywiście jak zawsze, bez miękkiej gry, bez wymóweczek, no nie trzymajcie się, hej!